Większość z was wie, w połowie grudnia trafiłem do aresztu. Była taka sytuacja w Sarajewie, gdzie mieszkamy, zaprzyjaźniłem się z takimi dwoma braćmi z pochodzenia pakistańskiego. Oni starali się tam na miejscu, ubiegali się o azyl. Jak to się oficjalnie mówi, opuścili Pakistan ze względów wyznaniowych. Natomiast pod koniec zeszłego roku odrzucono ich wnioski o azyl na terenie Bośni i Hercegowiny, czyli groziła im deportacja. Ja ogólnie się tam zżyłem z nimi dosyć, szczególnie z jednym z nich i dosyć mocno to przeżywałem, że są w takim problemie już. Jeden z nich ponad 2 lata nie widział swojej żony i swoich dzieci. Jeden z lokalnych pastorów zaoferował się, że przewiezie tych chłopaków do granicy właśnie z Chorwacją i tam pomoże ich przerzucić przez granicę. No i ja im się zaoferowałem, że jak już dostaną się do Chorwacji, to ja ich tam przejmę i pomogę im z dalszą podróżą. Zresztą nie analizowałem, czy oni w ogóle zasługują na tę pomoc, jakie mieli faktycznie motywacje opuszczając Pakistan. Ja przeżywałem to, że oni są w problemie. I w ogóle nawet nie spodziewałem się tego, że ta pomoc w tej formie jest jakkolwiek, może być jakkolwiek karalna, ryzykowna, czy coś w tym stylu. Ja myślałem, że jeśli bym próbował ich sam przerzucać przez granicę w swoim samochodzie, to wtedy może by mi groziło coś w stylu 3 miesięcy więzienia i tak się zastanawiałem, a może byłoby warto nawet tak zaryzykować, może ja ich w samochodzie przewiozę przez tą granicę. No ostatecznie zdecydowaliśmy, że oni będą przechodzić granicę sami przez las, a ja będę czekał na nich po drugiej stronie. I tak też zrobiliśmy. I gdy przerzucałem ich przez granicę, zostawiałem ich w lesie po stronie chorwackiej, żeby przekroczyli granicę ze Słowenią. Po drugiej stronie, krótko po tym, jak ich odebrałem, zatrzymała nas policja. I wtedy dowiedziałem się po raz pierwszy, że grozi mi od 3 do 10 lat więzienia za przewóz emigrantów. Ja byłem totalnie zaskoczony tym faktem. Myślałem z początku, że żartują. Dopiero drugiego dnia zaczęło do mnie docierać tłumacz przysięgu i tłumaczyła, że nie, że to od 3 do 10 lat jeszcze nigdy nikogo nie wypuścili na wolność, że muszę się z tym pogodzić, że tyle tam zostanę. No i trafiłem do aresztu w Lubianie. I to był dość spory areszt. Większość osób miała wrażenie, a przynajmniej spora część procentową siedziała tam z powodu emigrantów. Najpodobniejszy przypadek do mojego to był Ukrainiec, który też pomagał tam paru emigrantom przewieźć ich tylko przez Słowenię. Dostał 1,5 roku więzienia tylko dlatego, że uznali, że faktycznie nie wziął korzyści majątkowych. Robił to jakby z pobudek humanitarnych, że chciał komuś tylko pomóc w przejeździe. Udowodnił, że miał zarezerwowany pobyt w Wenecji, że jechał na urlop i po drodze tylko zabierał tych emigrantów, że to nie był jego cel podróży, żeby wozić emigrantów tylko urlop. No i wzięli te okoliczności pod uwagę i zamiast 3 lat minimalnych dostał 1,5 roku. Ja natomiast było wykazane, że moją motywacją było wieść emigrantów, nie jechać na jakiś urlop. Było w raporcie napisane, że przyjąłem płatność. Ja nie otrzymałem żadnych pieniędzy od chłopaków, oni mi dali pieniądze na przechowanie, żeby u mnie było bezpieczniej. Ale jeden z policjantów napisał w raporcie, że jeden z tych braci zeznał na komisariacie, że mi zapłacił za przejazd i oni dali mu dokumenty po słoweńsku do podpisania. On z tego słoweńskiego nie rozumiał, więc podpisał, że mi zapłacił. I później, gdy w sądzie on zaprzeczył, że mi zapłacił, sąd zrobił notatkę, że on zmienił częściowo zdanie, żeby mnie odciążyć. Nie napisano, że on zaprzeczył, tylko że zmienił częściowo zdanie. Jeszcze znaleziono u mnie w telefonie, że wysyłałem numer konta jednemu z tych braci. Ja wysyłałem w zupełnie innym celu, ale to w kontekście, wiecie jak to wygląda, Polak wiezie przez Słowenię 2 Pakistańczyków, ma ich pieniądze, wysyła numer konta i mówi, nie, to są moi bracia, ja ich tak tylko charytatywnie, wiecie, 2000 kilometrów wiozę. No i miałem 2 sny, będąc w więzieniu. Pierwszy sen był taki, że
W kierunku moim i mojego domu szło ogromne tsunami. Na tym tsunami było wielkie wojsko, które chciało mnie zniszczyć. Ja zadzwoniłem wtedy do Mossadu i w ostatnich sekundach nadleciał Mossad z powietrza, spacyfikował całą tą falę z tym wojskiem, tak że tylko mała kałuża dotarła do moich stóp. Ja myślę, że ten sen był o tym, co się działo mnie w głowie, bo na początku, jak się pojawiłem w tym areszcie, miałem nawał negatywnych myśli, z którymi się rozprawiłem później po krótkim czasie. Ale później miałem drugi sen, że jeden z braci od nas z kościoła został porwany. Ja tak samo w mojżeszowym stylu, tak jak Mojżesz z gorliwości o swoich braci ubił Egipcjanina, tak samo w mądry sposób ja chciałem temu bratu pomóc i poszedłem w tym śnie na spotkanie z tymi porywaczami i w efekcie sam zostałem porwany przez tych porywaczy w tym śnie. Natomiast bardzo skracając ten sen, gdy byłem zamknięty w jakimś tam pomieszczeniu więzionym przez tych porywaczy, pojawił się w tym pomieszczeniu Norbert. Norbert mnie z tego pomieszczenia nie wyciągnął, nie uwolnił, tylko spojrzał przez okno. Zaczął strzelać przez ulicę do budynku naprzeciwko. Zrobił wielkie zamieszanie wokół tego miejsca, gdzie byłem uwięziony. Ci porywacze zdążyli mnie zabrać, ukryć i spokojnie mogli mnie ukrywać, mogli mnie nie wypuszczać. Natomiast jak zobaczyli w tym śnie, że jak wielkie siły stoją po mojej stronie, zrezygnowali i wypuścili mnie na wolność. Ja ten sen odebrałem, że to jest proroczy sen o tym, że prokurator zrezygnuje z oskarżeń w stosunku do mnie i że wyjdę na wolność. Norbert modlił się zresztą w stawiennictwie, nie tylko Norbert, o to, żeby prokurator nie miał spokoju w mojej sprawie, że mnie wypuścił. W każdym bądź razie na początku wierzyłem o to, że wyjdę po 3 latach więzienia, że dostanę najmniejszy możliwy wyrok. Taką miałem na początku wiarę. Później wierzyłem o to, że wyjdę po 1,5 roku. Potem, że wyjdę krótko po wyroku. I tak mówiłem, chciałbym wyjść na urodziny Amiry, mojej żony. Przed jej urodzinami. I mówię, ale to musiałoby być przed wyrokiem. No bo tam wyrok, wiadomo, że na wyrok musiałbym czekać długo. 8 marca, 2 tygodnie przed wyjściem z aresztu, spakowałem się w ogóle swoje rzeczy, wszystkie do torby spakowałem. Moi współwięźniowie, jak im tłumaczyłem, że się pakuję, bo idę do domu niedługo, oni myśleli, że ja chcę zmienić cele i że po prostu nie chcę im powiedzieć, żeby ich nie urazić. I oni obchodzili się ze mną jak z jajkiem, żeby było mi u nich jak najlepiej, żeby nie zmienił tej celi. A tam wszyscy sobie robili ze mnie żarty, nikt mi nie wierzył, jak mówiłem, że idę niedługo do domu, bo byli ludzie, którzy mieli dużo mniejsze zarzuty, a dostawali naprawdę poważne kary. Natomiast 8 marca, to był poniedziałek, w poniedziałki w areszcie daje się rzeczy do prania, wysyła się rzeczy na pranie. Ja swoich rzeczy nie dałem do prania. I chłopaki z celi mnie pytają, co ty robisz? Ja mówię, ja sobie wypiorę już w domu. W tym tygodniu Amira miała mieć urodziny i to był 8 marca, poniedziałek. Byliśmy na spacerniaku i zwykle, prawie każdego dnia tak samo wyglądało, że komuś mówiłem, że idę niedługo do domu, ktoś tam mi mówił, no ale jak ty możesz tak gadać, na przykład tam jeden chłopak mówi mi, słuchaj, za parę dni zwalnia się u nas miejsce w celi, może się przeniesiesz do nas, co? Ja mówię, słuchaj, za parę dni to ja będę w Sarajewie. Ja mówię, ty idioto, jak ty już w ogóle musisz się pochodzić z tym, ty jesteś dobrym człowiekiem, może nie dostaniesz 3 lat, ale 1,5 roku, 2 lata dostaniesz na pewno, to musisz się z tym pogodzić. Jeden Ukrainiec wziął mnie na rozmowę i mówi, słuchaj, pożycz mi 5 euro do czwartku, bo mi pieniądze nie przyszły. Ja mówię, w czwartek to ja w domu będę, nie zdążysz mi oddać. I on tak sobie żartuje ze mną, no, te takie głupoty, gadasz. W tym momencie dokładnie przyszedł strażnik na spacerniak i woła mnie, mówi, pakujesz się, idziesz do domu. Jak wchodziłem po schodach do celi z powrotem, na spacerniaku wokół schodów zrobiło się wielkie kółko i wszyscy tak patrzyli, co się dzieje. Ludzie nie dowierzali w to, że idę do domu. Jeden z chłopaków mówił, słuchaj, gdybyś ty faktycznie poszedł do domu, to ja przychodzę na twoją wiarę. I ciekawe,
kilka dni później, Amira miała urodziny, jak obchodziliśmy urodziny, jeden z gangsterów, z którym byłem przez krótki czas w celi, zadzwonił do mnie i mówi: szukam cię po więzieniu i słyszałem, że wyszedłeś na wolność, i musiałem zadzwonić, zapytać, czy to prawda. I to był człowiek, który wcześniej mi groził, mówił, że w więzieniu nie wolno mówić o Jezusie, nie wolno się modlić w celi. Natomiast na końcu bardzo się zżyliśmy i był bardzo dotknięty. Dzwonił do mnie i na ten moment, przynajmniej połowa więzienia, mówił o tym, co się tam wydarzyło. Wyszedłem uniewinniony po niecałych 3 miesiącach.